To jeden z najbardziej ponurych rozdziałów afrykańskiej historii. Zamek Cape Coast w Ganie. W tej budowli przetrzymywano niewolników przed podróżą przez ocean. Lochy, kiedyś wypełnione milionami ludzi, dziś wypełnia pamięć o krzywdach, które im wyrządzono. Ale niewolnictwo samo w sobie nie przeszło do historii. Według raportu australijskiej organizacji praw człowieka Walk Free Foundation, 46 milionów osób na świecie to współcześni niewolnicy. W porównaniu do analogicznego badania sprzed 2 lat, liczba ta wzrosła aż o 10 milionów. Nie bez powodu tą dzisiejszą historię i ten mały na razie sukces, bo rozpoczęcie budowy szkoły dla dzieci ulicy w Ganie rozpoczynam z tego miejsca, bo to właśnie te dzieci, dla których chcemy zbudować tą szkołę, nie w wiekach, kiedy było niewolnictwo, tylko w XXI wieku też są czasami niewolnikami. Szczęśliwe te, które trafią do naszego ośrodka i mogą zacząć edukację, i to właśnie dla nich dedykuję tą moją podróż do Gany i to dla nich właśnie ma powstać ta szkoła. Pamiętajcie, że prawdę o Afryce poznacie dopiero wtedy, kiedy przyjedziecie na ten kontynent, poczujecie jego klimat, posłuchacie historii i ludzi, co mają na ten temat do powiedzenia. Niewolnictwo, które kiedyś dało fundamenty dla nowego świata, jednocześnie niszczyło cywilizację afrykańską. By budować dobrobyt zachodnich cywilizacji, przez drzwi bez powrotu przeszły miliony osób. Nasi podopieczni to dzieci, które zamiast chodzić do szkoły zazwyczaj pracują niewolniczo, czy w kopalniach złota, czy też na plantacjach. Chcę im dać możliwość edukacji, chcę im dać wolność. To będzie wyjątkowa szkoła dla tych dzieci, które nigdy nie zetknęły się z żadną formą edukacji. To szansa na lepsze życie, na wolność dla dzieci, które wychowują się na ulicy i pracują niewolniczo. Właśnie tutaj powstanie szkoła. Dziś będziemy wmurowywać kamień węgielny pod tą budowę. Wszystko jest przygotowane, jest flaga Polski, jest flaga Gany, oczywiście symbol Don Bosco, no i jest mnóstwo gości, a także dzieci. Teraz mamy sale szkolne w pokojach, ale jest tu tyle dzieci, że nie zmieścimy ich więcej, szczególnie dziewcząt. Wraz z budową szkoły zwiększy się ilość miejsca dla dzieci. Będą mogły uczyć się w normalnych warunkach. Dla afrykańskich dzieci szkoła to nie obowiązek, to nagroda i szansa na wolność. Dlatego uczniowie chcą zbudować ją sobie sami. Projekt stworzył jeden z wychowanków salezjanów, a teren, na którym stanie budynek, podarowała mi z Gany z 2004 roku. Niech Bóg wam błogosławi za to, że sprawiacie, że się uśmiechamy i zapewniacie nam bezpieczną przyszłość. Dziękujemy wam wszystkim. Dzięki. It's okay.